W szlagierowym studiu, że teraz nasz gość. I tu trzeba się wspomóc, bo tych tytułów jest tyle, że laureatka super szlagieru, wykonawcy 2023 roku listy śląskich szlagierów, szlagierowo.pl, liderka zespołu Arkadia Band, czyli Dorota Pacholarz. Witam Cię, Dorota. Witam, Sebuś, bardzo serdecznie Ciebie i witam wszystkich telewidzów. A tak se stoisz z tą nagrodą. Tak, no tak sobie ją trzymam. Tak sobie ją trzymam, że jakbyśmy się teraz tak w czasie cofli, to i przypomnieliśmy na przykład odcinek o tej porze roku z zeszłego roku, to też byś stoła z nagrodą, bo to już tradycją jest, że zespół Arkadia Band w podsumowaniach zawsze coś szafnie. No to właśnie czasami wynosimy coś innego, a czasami wynosimy czasami nagrody, klamki, czasami tak, klamki. Tak. Z garderów, rozumiem, rozumiem. Jedzonko z backstage'u. Super szlagier dla utworu Lawa. To taki tytuł, który zdobywacie. To teraz tak. Autorem tekstu? Dorota Pacholarz. Kompozytorem? Muzycznym Mateusz Szymczyk. I tak powstał ten super szlagier. Czy spodziewałaś się, że Lawa takim szlagierem super będzie? Tak. Powiem szczerze, że tak, bo... Skromność. Nie, to nie chodzi o skromność, tylko wiesz, są takie utwory, są takie szkice. W początkowej fazie muzycznej ja nazywam ten jakby szkielet tego utworu szkicem. I naprawdę zdarza się tak, że tych szkicy ja w szufladzie takiej mojej mam na przykład na ten moment około 20 i mogę ci z czystym sumieniem powiedzieć, że co najmniej 5 z nich jest takich jak Lawa. I to się po prostu czuje, że cię ciągnie ta muzyka i że no może to być to.
I zdarza się tak, że są takie utwory, które jak powstają, słyszysz pierwsze dźwięki, to już wiesz, że kurczę, to jest to. I tak było z Lawą? Tak było z Lawą. Natomiast powiem ci, że paradoksalnie był problem z tekstem. Znaczy problem. Do utworu Lawa powstały 4 teksty o różnej tematyce i to, że on ostatecznie nazywa się Lawa, to właściwie był ten... To był 3 tekst, wyobraź sobie. Jeszcze napisałam potem 4, a z takich ciekawostek mogę ci powiedzieć, że jeden z tych tekstów do muzyki właśnie Lawy był o słodyczach. Mhm. Zupełnie czyli Lawa inny... mogła być na przykład cukierkiem. No coś w tym stylu, tak. Mhm. Coś. Czyli Lawa nie byłaby Lawą. No nie, nie, byłaby czymś słodkim na pewno, ale... A nie tak gorącym. Nie, nie, nie. Nie tak gorącym hitem. Dobrze, o hitach, o wyróżnieniach, o nagrodach, o tym wszystkim właśnie teraz z Arkadią Będ i z Dorotą Klachomę. Tak, Dorotko, jak widać na załączonym obrazku dyplomy się zmieniają, tych dyplomów jest już dużo. No sporo. Krążą plotki. Na ścianie się nie mieszczą. No właśnie, krążą plotki w szlagierowym świecie, że Dorota zmieniła też miejsce zamieszkania. Tak. Teraz jest to już mały zameczek, 320 metrów kwadratowych. Wraz ze służbą, tak. Służą pomysłami na szlagiery, mhm. Żeby to wszystko się zmieściło. I tak o pani, która to odkurzo, jak zaczynał w poniedziałek, kończy w niedzielę i zajedzie od początku. Tyle tych nagród jest. A tak zupełnie poważnie... A nie, ciągnij dalej ten temat. No to dobrze. Powiedz mi, no. Jak to jest? Czy te wszystkie tytuły, te wszystkie wyróżnienia, te wszystkie nagrody dają już na tyle rozpoznawalność zespołowi, że ludzie już wiedzą, że jak Lawa to Arkadia Będ, jak Arkadia Będ to Lawa? Wiesz co, musiałbyś zapytać ludzi, ale takie moje odczucia, ja może nie jestem do tego kompetentną osobą, która by to powiedziała, bo mi jest wiecznie mało. Ja zawsze będę twierdzić, że ja nigdy nie mam dość, dla mnie tych nagród jeszcze jest za mało, natomiast jeżeli chodzi o rozpoznawalność zespołu, to jak najbardziej mogę tutaj potwierdzić, że z każdą nagrodą tych nowych subskrybentów naszego kanału, czy fanów na fanpage'u Arkadia Będ nam po prostu przybywa. Nawet teraz, powiem ci szczerze, ostatnio bardzo jestem wręcz w szoku, że TikTok Arkadia Będ się tak rozwinął i to tak szybko, że ja sama nie do końca jeszcze, wiesz, ogarniam, co się dzieje po prostu. Także tak, rozpoznawalność zespołu wzrasta i na pewno te nagrody też niosą za sobą taką mobilizację i taką większą chęć, wiesz, do działania i dla mnie jeszcze ciągle mi jest mało. Chciałabym więcej. Dorota chce więcej. Tak. My też zdecydowanie chcemy więcej i o tym więcej już za chwilę. Sami się przekonacie z następnym pytaniem. Nie ryzykuj, lepiej więc uważaj i nie wskakuj do niej. Dorota, powiedziałaś o tym, że ty chcesz więcej, za tym też idzie, że fani chcą więcej. Lawa jest tym takim troszkę pokazem siły Arkadii Będ w tym nowym wydaniu Arkadii Będ tak naprawdę. Tak. Znaczy właściwie to już jest stare wydanie, bo wiesz, my już jesteśmy ile? 3-4 rok leci. Ale była tam jakaś pandemia po drodze, no tak, coś tak. Tam zawirowanie. Ale powiedzmy od początku Lawy, kiedy ona się pokazała na kanale LSS, minął na pewno rok, natomiast producent wiedział o tym wcześniej, że się taki kawałek szykuje, czyli już można powiedzieć, że gdzieś tam ta Lawa funkcjonowała w świadomości i w mojej i w świecie, powiedzmy, internetu od około 2 lat, tak? No dobra, wiemy, że Lawa to sukces, wiemy, że Lawa pokazuje, w jaką stronę idzie Arkadia Będ. I Lawa to też taki utwór, który czekał na swoje miejsce na płycie z numerem 5. Tak. I teraz pytanie, czy ta płyta w 2024 roku? Bardzo bym chciała. Bardzo ale... bym chciała. Wiesz co, wydaje mi się, że będzie ta płyta, bo jeszcze mam jeden pomysł, po prostu chciałabym zrobić drugą część Najlepsze AB, bo mamy już po prostu prawie że skompletowaną tą drugą część, natomiast negocjacje i rozmowy trwają z producentem Listy Śląskich Szlagierów zresztą i zobaczymy, czy najpierw się ukaże 5. płyta Arkadii Będ, a po tej płycie Najlepsze AB część druga. Czy kolejność będzie, że najpierw będzie Najlepsze AB część druga,
a potem piąta płyta. Możliwe, że oba te krążki pokażą się jeszcze w tym roku, ale nie chcę mówić za dużo, żeby też nie zapeszać i też nie chcę sobie takiej presji, wiesz, nakładać na głowę. Że to musi być zrobione. Znaczy, wiesz co, bo nie ukrywamy też, że to są potężne koszty, bo wiesz, wydanie samego krążka to nie jest tylko wydanie, wiesz, typowo fizycznie płyty, tylko wokół każdego tego jakby ruchu wykonujesz jeszcze koncert promujący, musisz iść do studia. Promocja, wiesz, przemyślana promocja całego krążka. Natomiast powiem ci, że myślę, że płyta się będzie właśnie nazywała Lava, aczkolwiek z każdym nowym numerem na płytę numer 5. Tytuł się zmienia. Zmienia się tytuł, tak. Ale mamy już zdjęcie. Grafika już jest przygotowana, więc coś tu w tym kierunku się dzieje. Jeszcze zapytać, w jakim kolorze, nie? Grafika, bo to też wyróżnia płyty Arkadii Benz, że kolory są inne, nie? No tak, aczkolwiek chyba powiem ci, że jeżeli chodzi o... Na ten moment oczywiście mówimy, tak? Że zostaniemy przy kolorystyce czarno-czerwonej. Natomiast zmieni się forma okładki, to mogę powiedzieć tak. Dobrze, a jakbyś jeszcze mogła na przykład uchylić rąbka tajemnicy, bo skoro Kaś tam w twojej głowie zamysł tego, żeby wydać najlepsze, aby część druga, jakie numery, przynajmniej dwa, się na tej płycie znajdą? Nasz ponadczasowy, powiem szczerze, przebój. Melodia dwóch serc, na przykład. W takiej nowej aranżacji? No tak, już jest zrobiony, gotowy i czeka po prostu. Albo Za wszystkie piękne chwile. Proszę bardzo. Słuchajcie, drodzy państwo, to jest, widzisz, utwór, który ma na YouTubie ponad 2 miliony wyświetleń. Więc robi się ciekawie. Jest, naprawdę coś takiego wow. Robi się ciekawie i to zapowiada ciekawy 2024 rok. Jak on muzycznie, i może nie tyle co muzycznie, a płytowo skończy się dla Arkadii Band, o tym na pewno niedługo się przekonamy. A za chwilę kolejne pytania i Dorota z odpowiedziami. Dorotko, to jeszcze chwilę pomęczmy ten temat Lawy. Ja wiedziałam, że ty mi tak łatwo nie odpuścisz. Nie, sukcesu tej Lawy, ale jakby za tym też idźmy dalej, bo Lawa wszyscy już dobrze znają, osłuchali się, ale czy jakby sukces Keretyny numer odniósł, wpływo też na dalszą twórczość zespołu, że ta Lawa wyznaczyła jakiś kierunek i teraz w tym kierunku będziemy podążać, bo wiemy, że tego słuchacze i nasi fani chcą. Wiesz co, ja bym nie szufladkowała naszego zespołu, jednak my przez tyle lat, zawsze ta nasza twórczość to było takie wszystko na płycie, wiesz? I to, że Lawa jest, no, niewątpliwie jest hitem, to nie znaczy, że teraz na przykład na naszej przyszłej piątej płycie będzie 15 utworów takich samych i w takim samym charakterze jak Lawa. Bo drodzy państwo, gdybyście przyszli wtedy na koncert zespołu Arkadia Band, to gwarantuję wam, że nawet gdybyśmy zagrali Lawę 4 razy pod rząd, to za tym czwartym razem, no gdzieś tam już, ileż można, tak? Jeden, drugi raz wytrzymasz, dobra, trzeci raz na bis, ale ten czwarty już tam gdzieś, no może niekoniecznie, tak? I jeżeli miałbyś wszystkie utwory, tak mi się wydaje, w tej samej charakterystyce, nawet w podobnym tempie, może w podobnej tonacji, bo przecież ja je śpiewam, więc wiesz, no muszę też mieć podobne tonacje brzmiące w rejestrze swojego głosu, no to taki, powiedzmy, widz mógłby się po 5-6 numerach po prostu znudzić, więc ja uważam, że zespół Arkadia Band też słynie z tego, że prezentuje taki ogromny wachlarz muzyczny. Na pewno będziemy się gdzieś sugerować Lawą poniekąd, natomiast te nowości, które gdzieś tam już podesłałam producentowi programu, to są zupełnie jakby inne klimaty. A jakby ci to wytłumaczyć? Podobne, ale inne. Nie, zastanawiam się. Natomiast gdybym zagrała jeden utwór koło drugiego, to myślę, że nie powiedziałbyś, że to jest to samo. Ale też by cię rwało. Aha. To jest tak, że... Znaczy, powiem ci, że umyć lepią balkonikami. No, chcę się ruszać przy tych utworach. O, tak to powiem. No, to dobrze, to Ministerstwo Sportu, Turystyki i Wychowania Fizycznego powinno nam tą płytę sfinansować. Sfinansować, zdecydowanie. Tak, tak. Wszyscy będą się chcieli ruszać. Oczywiście. My ruszymy już za chwilę do tematów wielkanocnych, okołoświątecznych, no bo przecież święta mamy.
Dorota, są święta, to w święta, jakby nie wspomnieć o świętach, to w ogóle nie byłoby świąt. No i właśnie, Wielkanoc. Czym są te święta dla Doroty Pacholarz? Dla mnie prywatnie to jest taki czas mój, wiesz, spędzony z moimi rodzicami, których kocham po prostu najbardziej na świecie. I to jest taki totalny spokój, czas tylko dla mnie, tak jak powiedziałam, z rodzicami, na przemyślenia pewnych spraw, na wyciszenie się, na pobycie razem. To są takie nasze rodzinne, fajne tradycje. No to dobra, to skoro już o tych tradycjach mowa, to też wiemy, że na święta Bożego Narodzenia zawsze Dorota na pieczy i ule, i cudawianki. To jakie menu na poniedziałkowe wielkanocne śniadanie? A ty już jesteś na śniadaniu, a co wcześniej? Nic? To już było. No jak było? No jeszcze koszyczek, święconka, kraszonki. To już wszystko było. Dzisiaj mamy niedziela. To jeżeli... No dobra, no to jak tak już pytasz, to u nas jest tak... na pewno barszcz biały. No i widzisz, znowu cię zaskoczę, bo są dwa rodzaje. Ja z tatą lubię taki bardziej łagodny, mama raczej taki kwaskowaty bardziej. Więc zawsze robimy dwie wersje. Na pewno szereg wędlin swojskich. Jak to robi wędlinki? Tatuś. A, tatuś robi najlepsze. Z moim bratem zresztą wędzą i robią przepyszne różnego rodzaju szynki, szyneczki, boziu. Naprawdę, ja jak sobie tylko o tym pomyślę, to już mi tutaj ślinka cieknie. Ja znowu jestem mistrzem w robieniu odpowiedniego wielkanocnego chrzanu i taką mam tajemną recepturę tego chrzanu. I to mogę tylko tutaj powiedzieć, że nie robię z białek, w razie czego któraś pani gospodyni teraz słucha, to ja robię z samych żółtek. Jest naprawdę lepszy, dużo lepszy i dużo zdrowszy. I dłużej się trzyma i możesz go zjeść z każdą wędliną. I jestem, mogę powiedzieć, mistrzynią w sosie tatarskim. Który mistrzynią też, w sosie tatarskim. Tak, uwielbiam sos tatarski, zresztą widać po mnie. Na tatara nie wyglądasz, no ale... No nie, ale jestem, jak to się mówi, puchata. O. A czyli twój sos tatarski jest puchaty. Bardzo. Bardzo. To tak, brzmi zachęcająco. Wiesz co, święta wielkanocne, no to wiadomo, jajka i wędliny, nie? No! To jest po prostu ten, oprócz tego, oczywiście, musi być też coś słodkiego. No i ja na przykład bardzo lubię wszelkiego rodzaju babki wielkanocne, ale nie drożdżowe, tylko właśnie piaskowe. Baranka robimy właśnie piaskowego, babkę piaskową. Gdzieś tam mama się czasami uprze, że zrobi drożdżową, to ja i tak zawsze upiekę jeszcze swoją. I tak zauważyłam, że my z tatą to częściej jednak sięgamy po tą piaskową niż ten wszelkiego rodzaju mazurki. Pozdrawiam siostrę mojej mamy, czyli moją ciocię na Podkarpaciu. Tam to byś miał raj. Tam to są mazurki, tak? Tam byś miał raj na ziemi, tam jest na Wielkanoc co najmniej z 10 blach ciasta. Tak, tak. My tutaj na Śląsku to tylko z mamą takiego jednego mazurka zawsze robimy, zawsze go przyozdabiamy pięknie. Musi być nasze rodzinne, takie tradycyjne ciasto, które jest tylko na Wielkie Święta. I to jest nasz nugacik. Nugacik. Ale recepturę mogę ci po programie podać. A, czyli to też jest takie tajne ciasto. Tak, i nie wymaga pieczenia, co jest najlepsze. Te ciasta, które nie wymagają pieczenia, są moimi ulubionymi. Bo strasznie nie lubię piec, albo zawsze ta springforma nie tak zamkna, żeby... Zawsze mi coś nie... Ale dałbyś radę, bo ono jest tak banalne, tak proste, a tak przepyszne. Wiesz, czasami jest tak, że w tej prostocie jest zawarty cały smak. Może tak być. Moi roztominy, no to co mogę powiedzieć? Ja byda się żegnał z naszą dzisiejszą laureatką superszlagierów. W sumie to nie dzisiejszą, bo to laureatka superszlagieru 2023 roku. No i oczywiście wykonawcy 2023 roku. Jak to już człowiek patrzy, bo 2024 już zapomina, że było 23, nie? Liderka zespołu Arkadia Band Dorota Pacholarz, moim waszym gościem była. Każdy teraz za chwilę pojedzie do domu, siednie się, wejrzy się w te szynki, w te wszystkie rzeczy i będzie świętować. Dorotko, dziękuję ci bardzo. Ja również ci dziękuję bardzo, a państwu życzę naprawdę wspaniałych świąt wielkanocnych i czasu spędzonego z rodziną, z najbliższymi. Wszystkiego dobrego. Niepowtarzalny beat.
zawirowany rytm to wakacyjny song. Pa 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 pa. Napełniony wodą komfortowy basen w raju nie zastąpi plaży, nie zastąpi morza, nie. Drinki wychłodzone, lody waniliowe w maju nie zastąpią słońca, nie zastąpią piasku, nie. Pa 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 pa. Niepowtarzalny beat, zawirowany rytm to wakacyjny song. Pa 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 para. Pa 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 para. Niepowtarzalny beat, zawirowany rytm to wakacyjny song. Rano słońce praży, obudziłem się na plaży. Ciała opalone, jak szalone leżą tu. Zagubione serca wciąż szukają tutaj wrażeń. Wypatrują siebie, wypatrują szczęścia tu. Pa 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 para. Pa 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 para. Niepowtarzalny bit. Zawirowany rytm to wakacyjny song. Pa 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 para. Pa 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 para. Niepowtarzalny beat. Zawirowany rytm to wakacyjny song. Czarnych barw, dziennych szarości, dotyku rąk, ciepła uśmiechu, dwuznacznych żartów i grzesznych oddechów. Kochaj mnie mocno, całuj gorąco, przytul do siebie, a będziesz miał jak w niebie. Kochaj mnie mocno. Całuj gorąco, przytul do siebie, a zobaczysz, co będzie. Brakuje mi twej obecności, jesiennych łez, letnich radości, kaskady snów, kropli pośpiechu, dwuznacznych żartów i grzesznych oddechów. Kochaj mnie mocno, całuj mnie. Całuj gorąco, przytul mnie, przytul do siebie.
co będzie. Los nie odda tego, co nam kiedyś dał. Tej miłości jednak z serca nie wyrzucę. Zachować ją bardzo bym chciał. Ta miłość była pierwsza, najpiękniejsza. Przygasła, ale ciągle żyje w nas. Nieważne, czyja wina była większa, spróbujmy ją ocalić, póki czas.